Czwartek, 25 maja, Dan Notarium Kibice, witam i zapraszam na ten dzień, w którym powiemy. Prace przy Placu Wolności coraz bliżej. Problem bełchatowskich otwartych obiektów sportowych. Herbert stawia na innowacyjność. W Kleszczowie zmagali się z zawiłościami polskiej ortografii. Druga wyprawa rowerowa. W okolicach sierpnia mają ruszyć prace na Placu Wolności. Teren ma zostać poddany rewitalizacji, a w jego obrębie ma stanąć m.in. pomnik Józefa Piłsudskiego. Park przy Placu Wolności ma zyskać drugie życie. Około sierpnia mają ruszyć prace przy rewitalizacji tego terenu. Jak podaje miasto, inwestycja ma kosztować ponad 6 milionów złotych. Jak na razie Bełchatów uzyskał pozwolenie na dokonanie zmian. Teraz musi zostać wyłoniony wykonawca. Przetarg nie został jeszcze rozpisany, choć początek prac planowany jest mniej więcej na miesiąc sierpień. Na początku zrewitalizowane zostaną wodociągi i kanalizacja oraz nawierzchnia ulic. Sam Plac Wolności ma być podzielony na trzy części. W pierwszej ma stanąć pomnik Józefa Piłsudskiego, który odsłonięty ma zostać w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W kolejnej znajdzie się obelisk poświęcony Lechowi Kaczyńskiemu i ofiarom katastrofy smoleńskiej. Natomiast trzecia część przygotowana będzie dla dzieci. W niej znajdzie się plac, mini siłownia i zielony labirynt. Oprócz tego zaplanowano m.in. fontanny i miejsca do wypoczynku. Wyznaczający obecnie centralną część parku na Placu Wolności pomnik Adama Mickiewicza nie zostanie zrewitalizowany i ma zostać przeniesiony na ulicę Edwardów w okolice samorządowego zespołu szkół ogólnokształcących nr 2, którego patronem jest właśnie Mickiewicz. Prace rewitalizacyjne Placu Wolności mają zakończyć się w przyszłym roku. Bełchatów to miasto, w którym obiektów sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu nie brakuje. Większość z nich ma jednak małe uchybienie. Brakuje w nich pomieszczeń sanitarnych. Od dawna wiadomo, że aktywność to jeden z ważnych aspektów dla utrzymania zdrowia, a w Bełchatowie nie jest trudno, by aktywnie zagospodarować czas wolny. W naszym mieście jest wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych, z których mogą korzystać mieszkańcy, a także na których organizowane są różnego typu imprezy, zarówno te o zasięgu miejskim i regionalnym, ale także i ogólnopolskim. Sami Bełchatowianie chętnie korzystają z możliwości atrakcyjnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Wtedy jednak pojawia się mały problem. Skatepark, boiska, kompleksy Zosia – trudno w sąsiedztwie większości otwartych obiektów znaleźć jakiekolwiek pomieszczenia sanitarne. Nie ma nawet zwykłych przenośnych toalet. Przy dłuższym korzystaniu z obiektów okazuje się to dość uciążliwe zarówno dla korzystających z nich, jak i dla mieszkańców okolicznych budynków, gdyż jak wiemy, większość takich miejsc w bliskiej odległości otoczona jest przez bloki. Bardzo często korzystający z obiektów muszą udać się w ustronne miejsce poza dany kompleks sportowy, co nie jest komfortowe dla nich, jak i dla okolicznych mieszkańców. Mamy nadzieję, że ta niedogodność zostanie przez odpowiednie organy miejskie szybko rozwiązana. Bełchatowski Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Zbigniewa Herberta w nauczaniu bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach multimedialnych. Szkoła już teraz posiada szeroką bazę technologicznych nowinek, ale planuje kolejne inwestycje, by lepiej kształcić młodych ludzi. Popularny Herbert od wielu lat jest wiodącą na polu innowacyjności placówką szkolną w Bełchatowie. Elektroniczny dziennik, zajęcia na mikroskopach cyfrowych, tablice multimedialne – to codzienność uczniów z tego zespołu szkół. W tamtym roku Herbert obchodził 25-lecie. To dowód na to, że nasza szkoła jest szkołą z tradycją, ale od początku istnienia naszej placówki wyróżnialiśmy się kreatywnością w środowisku bełchatowskim. To my jako pierwsi zaczynaliśmy wszelkie innowacje w środowisku. I tak, jako pierwsi zaczynaliśmy od lekcji WF-u na basenie. Jako pierwsi wprowadziliśmy białe szkoły. Jako pierwsi uczyliśmy to, co dzisiaj nazywane jest przedmiotami rozszerzonymi w grupach fakultatywnych. Już wiele lat temu wprowadziliśmy dzienniki elektroniczne. Przykładów można by mnożyć. Dzisiejsza rzeczywistość szkoły to zupełnie nowe wyzwania w związku z reformami, w związku z reformą, w trakcie której jesteśmy. A ponieważ żyjemy w czasach cyfryzacji, stąd nowoczesne technologie. Na stronie MEN znajduje się katalog rekomendowanych pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów rozszerzonych na czwartym etapie edukacyjnym. Herbert jest szkołą, która z całą pewnością może o sobie powiedzieć, że jest szkołą na wskroś nowoczesną. Standardem w naszej szkole jest to, że wszyscy uczniowie na zajęciach informatyki pracują na laptopach. Standardem jest to, że wszyscy nauczyciele mają swoje laptopy. Od ubiegłego roku szkolnego dysponujemy w każdej sali lekcyjnej
tablicami interaktywnymi, z oprogramowaniem, a więc z wykorzystaniem tych tablic uczona jest matematyka, język angielski, hiszpański, fizyka. Mogłabym mnożyć wiele takich przykładów. Nawiązując do tej listy na stronie MEN, tam szczególnie dużą rolę przywiązuje się do sposobu nauczania przedmiotów przyrodniczych, czyli chemii, biologii, fizyki i wychodząc również naprzeciw tym życzeniom, możemy również pochwalić się tym, że mamy na przykład mikroskopy cyfrowe. Mamy zestawy do samodzielnych doświadczeń z uczenia elektryczności, mechaniki czy optyki, jeśli chodzi o fizykę. Z całą pewnością, więc Herbert jest szkołą nowoczesną. Stworzenie takiego zaplecza multimedialnego wymaga od placówki odpowiedniego wykorzystania dostępnych środków finansowych, a także znajdowania ich dodatkowych źródeł. Staramy się jak najlepiej wydawać pieniądze, które otrzymujemy po pierwsze z subwencji oświatowej, ale wspierani jesteśmy również przez Fundację PGE. Tak było w przypadku zakupu laptopów. Rozpisaliśmy projekt w ubiegłym roku i Fundacja PGE nas tutaj wsparła znacząco. Przy wyborze szkoły uczniowie przywiązują dużą wagę do nowoczesności placówki, co można zaobserwować w Zespole Szkół imienia Zbigniewa Herberta. Na co dzień korzystanie z multimediów bardzo ułatwia naukę i przyspiesza przyswajanie wiedzy. Aki, se alpila ciale. Villa, tak. Villa z ogródkiem. Aki, se alpila casa de campo. Casa de campo, tak. Tu mamy rodzaj domu. Co to za rodzaj domku? Jak wam się wydaje? Na wsi, tak jest. Serete estudio en Barcelona. Estudio, co to jest za rodzaj mieszkania? Z pewnością nowinki technologiczne pozytywnie wpływają na naszą naukę, ponieważ z technologią spotykamy się na co dzień. To już jest tak naprawdę integralna część naszego życia i bez tego myślę, że nie wyobrażamy sobie przyszłości. Z pewnością to pomaga odejść tylko od tego tradycyjnego nauczania książkowego, właśnie przejść do takiego nauczania nowoczesnego, które będzie sprzyjać młodym uczniom. Myślę, że z pewnością te multimedialne, bo mniej się nudzimy na lekcjach, wtedy też nie dość, że słuchamy, to też mamy jakiś obraz przed sobą i na przykład możemy też zamiast tylko słuchać nauczyciela, to też grać jakieś quizy typu milionerzy na lekcjach angielskiego, czy jakieś mapy na lekcjach geografii. No jest bardzo duży zakres tego wszystkiego. Patrząc po szkołach, zdecydowanie wybrałabym tę, która jest jak najbardziej nowoczesna. Na przykład mnie bardzo pomaga Librus, e-dziennik, bo w domu jestem też na bieżąco z ocenami, więc to jest bardzo wygodne. I przy wyborze szkoły brałam na to uwagę, zwracałam na to uwagę. W niedługim czasie do dostępnych już urządzeń multimedialnych dołączyć ma także stacja meteorologiczna, która wspomóc ma naukę geografii. Już po raz ósmy w Kleszczowie zmagano się z ortograficznymi zagwozdkami. Za nami dyktando kleszczowskie. Jak relaks to tylko na łonie natury. To temat tegorocznego ósmego już dyktanda kleszczowskiego. W Auli Solparku 73 osoby zmagały się z zawiłościami polskiej ortografii. Tekst tegorocznego dyktanda przygotowała Ewa Szczepaniak-Sieracka. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonała natomiast dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że przybyli Państwo do siedziby naszej szkoły, aby to niedzielne popołudnie spędzić właśnie na dyktancie. Życzę wszystkim uzyskania jak najlepszych wyników, lekkiej ręki, szybkiej myśli i zero błędów. Zapraszam do pisania. Dziękuję. Tegoroczne dyktando nie należało do najłatwiejszych, a uczestnicy spotkali się między innymi z dzierżbą, sójką, trznadlem, pohukującym puchaczem, a także chycającym bruzdą zającem czy czmychającą jaszczurką. Jak relaks, to tylko na łonie natury. Nadkomisarz Mrzyk pochodził z podrzeszowskiej wsi i weekendy spędzał najchętniej na łonie natury. Ostatnio choćby, leżąc wśród krzewów i chaszczy, obserwował dzierżbę, która znienacka przycupnęła na brzeszku spróchniałej gałęzi orchy. Czyhał na okazję uchwycenia jej w teleobiektywie, gdy nagle ptak czmychnął spłoszony złowróżnym pochukiwaniem puchacza. Nadkomisarz uwielbiał takie klimaty. Postanowił swą pasją zarazić rodzinę i zaplanował weekendową wyprawę. Po pojutrze pobudka o 6:00, bo w czas raniutko machniemy się do dziadków na wieś, aby zażyć świeżego powietrza. Pod rosochatą wierzbą urządzimy sobie grillowanie
usmażymy żeberka, a potem wtroimy babcine drożdżówki, hojnie przystrojone z cukrzoną, kruchutką skórką pomarańczową. Poszwędamy się po brzozowym gaiku nad jakąś rzeczulką. Hania nawącha się konwali i fiołków, nasłucha kląskania słowika, z chabrów i konkoli uplecie wianek, a może wypatrzy sójkę czy cznadla, chycającego bruzdą zająca, rudą wiewiórkę albo czmychającą jaszczurkę z winkiem. Przyrodnicza tematyka sprawdzianu ortograficznego nie była jedynym akcentem tegorocznego dyktanda. Po zakończeniu pisania odbyło się bowiem spotkanie autorskie z Andrzejem Kurszewiczem, dyrektorem warszawskiego ZOO, ornitologiem, który niezwykle ciekawie opowiedział o fascynującym świecie i życiu ptaków. Przy okazji tego wydarzenia można było obejrzeć wystawę fotograficzną Bliżej Natury i wystawę plastyczną Kinetic Art, obie przygotowane przez uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Przed nami kolejna wyprawa rowerowa drogami powiatu bełchatowskiego. Drugi już w tym roku rajd wyruszy spod starostwa w sobotę 27 maja. W najbliższą sobotę odbędzie się kolejny powiatowy rajd rowerowy pod hasłem Rowerem przez powiat. Tym razem grupa bełchatowskich rowerzystów przejedzie przez piękne okolice zbiorników wodnych w gminie Kluki. Trasa spod starostwa biec będzie przez Biały Łuk, Bełchatów Dwór, Wierzchy Strzyżewskie, Wierzchy Kluckie, Groblę, Kluki, Ścichawę, Kaszewice, Kurnos, Oleśnik i stamtąd rajd powróci do Bełchatowa. Cała trasa liczyć będzie 28 km. Wyprawa ruszy w sobotę 27 maja o godzinie 13 z parkingu przy Starostwie Powiatowym. Zbliża się Dzień Matki. Z tej okazji w najbliższą sobotę w Domu Kultury w Zelowie odbędzie się koncert pod tytułem Nie ma jak u mamy. Na zelowskiej scenie wystąpią Zbigniew Macias, Joanna Jakubas oraz Danuta Antoszewska. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 17. Sobota z planszówkami. To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz Miejskiego Centrum Kultury, a kolejna jego odsłona przed nami. 27 maja w sali warsztatowej MCK PGE Giganty Mocy będzie można pograć w najciekawsze gry planszowe. Organizatorzy zapraszają nie tylko tych małych, ale i tych dużych. Każdy bowiem znajdzie coś dla siebie. Chętni do gry mogą skorzystać z tej oferty w sobotę w godzinach od 14 do 18. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. W niedzielę 28 maja w Bełchatowie miał odbyć się bieg z okazji Dnia Samorządowca. Wydarzenie to zostało odwołane. Organizatorzy 11-kilometrowego biegu podjęli tę decyzję z powodu niezadowalającej frekwencji w trakcie prowadzonych wcześniej zapisów. Osoby, które dokonały już opłaty wpisowego, otrzymają przelew zwrotny na konto użyte podczas rejestracji. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Ja jeszcze zapraszam na jutro tradycyjnie na godzinę 20. Dobranoc.